into the unknown, into the unknown. I witam Was w pierwszym odcinku serii Recenzja gazetki Kraina Lodu Kolekcja Marzeń. W tym odcinku pokażę Wam numer pierwszy, do którego jest dołączona figurka Elzy. Obejrzymy sobie figurkę Elzy, zawsze myślę, że to lalka. Elza w tym wydaniu jest to jej najbardziej rozpoznawalna sukienka, którą nosiła przez większość filmu. Jest to oczywiście sukienka znana z przeboju Mam tę moc, którą sobie sama Elza wyczarowała, a więc najpierw przejdziemy do twarzy dziewczyny. Widać, że nie jest taka beznadziejna jak chińskie figurki z AliExpress, tylko jest naprawdę starannie wykonana, ponieważ kolekcja, a to do siebie, że każda figurka z jej ram, że tak to powiem, jest malowana ręcznie. I tutaj właśnie twarz Elzy jest biała, porcelanowa, dokładnie tak jak w filmie. Lekko czerwonawa, ponieważ to jest królowa lodu. I jej oczy są jasno niebieskie. Brwi ma koloru karmelowego, a usta ciemnoróżowe. Zadbano też o detale włosów, ponieważ włosy Elzy w tym wydaniu są dokładnie takie jak w bajce, czyli niesforne i spięte w warkocz. Zadbano nawet o to, żeby te niesforne loki zrobić. Jedną wadą jest to, że dziecko może tutaj się ukłuć, ponieważ ten jeden lok znacznie wystaje. I to jest jedyna wada tej figurki. A teraz przejdźmy do sukienki. Elza ma sukienkę. Rękawy sukienki Elzy są jasno niebieskie, prawie że fioletowe. A kołnierz, bo może słabo to widać, teraz Wam pokażę. Kołnierz Elzy, widać na nim takie, próbowano zrobić zarys diamencików. Dlatego nie widać, ale widać takie malutkie, drobne kropeczki, które miały przedstawić kryształy na sukience królowej Arendel. Pelerina jest wykonana z plastiku, z takiego bardziej kryształowego plastiku i zobaczcie, Elza ma tu nawet swoje, ma kryształy na tej sukience. Cała peleryna jest okryta brokatem. Jednak widać, że to jest zrobione z osobnego plastiku, ponieważ jakby tam z tyłu widać taki szpik. No nie wiem, co to jest. A widać tam z tyłu taki szpikulec, że to próbowano połączyć jakimś superklejem. Ogólnie nie można nic zarzucić tej lalce, jest piękna. No przejdziemy też do podstawki. Widać tu oryginalne, może tego nie widać, ale zaraz Wam pokażę. Z tej strony. Może tego nie widać, ale jest tutaj oryginalne logo firmy Disney. Lalka jest ogólnie bardzo ładna. A teraz przejdźmy, że gazetka jest skierowana raczej dla maluchów, to postanowiłam ją przerobić w własnym stylu i dorobić bohaterką na Annie i Elzie na ich sukienkach stroje z nowej części. Uwaga, spoiler! Tutaj dorobiłam Elzie sukienkę z końcowej sceny. Czyli, bo w końcu jest tej Krainy Lodu 2, na którą jutro idę do kina z Niną. Będzie miała piękną sukienkę z kryształami i tutaj nie wiedziałam jeszcze, że Elza będzie miała pelerynę. A więc powinnam ją tu dorysować. I kogo mamy w tym? W...
Kogo mamy jeszcze naklejek? Mamy tutaj, są te dwustronne naklejki. Mamy tutaj Elzę w Elzę. I tutaj nie podoba mi się to, że na tych wszystkich starszych ilustracjach, gdzie Kraina Lodu miała największą popularność w 2013 roku, Elza nie ma platynowych, wręcz szarych włosów, tylko taki świński blond, takie jakby żółte, jak słoneczko. I to mi bardzo przeszkadza, ponieważ Elza nie miała przecież żółtych włosów. Tutaj właśnie, i z tą naklejką jest pewna kwestia, ponieważ jeśli ktoś zna opowiadanie pod tytułem Mój przyjaciel Reniferek, to wie, że ten Renifer nie jest Svenem, ponieważ gdy Anna i Elza go spotykają, są już dorosłe, więc opowiadanie dzieje się krótko po Krainie Lodu 1. To nie jest Sven, ponieważ nie ma ciemnej brązowej barwy, tylko taką bardziej karmelową, jasnobrązową, że to jeszcze młody. A jeśli Anna i Elza były dorosłe, to na Reniferek nie mógł być Svenem, który się zmniejszył. Tutaj mamy misia polarnego z książki Tajemnica misiów polarnych, która wchodzi w skład serii Opowieści z Arendelle, powieści autorstwa Eriki David, które można kupić w księgarni Orbicie i w Empiku. Księgarnia Orbicie to jest tutaj w Rybniku na rynku. Księgarnia bardzo dobra. Jest tam pan Janek, pani Kasia, pani Dominika, wielu innych dobrych księgarzy. A więc jeśli kiedyś wybierzecie się do Rybnika, nie zapomnijcie odwiedzić kawiarni Angelo, bo tam dają super lody. A zgod Quella Demon, czyli wanilia z Nutellą. Nie wiem, dlaczego ona się nazywa Quella, bo Cruella Demon przecież miała czarno-białe włosy, a te lody są brązowo-waniliowe, a więc nie wiem dlaczego. Teraz Zajączek, który chyba nie wystąpił w żadnym konkretnym opowiadaniu, tylko pojawiał się w tle. Widać też taki ładny wzorek, który przypomina mi trochę rzeczy z przygody Olafa. Oraz taką oto śnieżynkę. Fioletową. To są takie różne śnieżynki, to jest większa wersja tej samej śnieżynki, bardziej ozdobiona. Jest z diamencikiem i taka. Tutaj natomiast przerobiłam te naklejki. Tutaj, bo wada tej gazetki jest taka, że przynajmniej to pierwsze wydanie będzie tak przyklejone. Dlaczego? Ponieważ wcześniej Eddie Press, 2 lata wcześniej, wydało podobną gazetkę, tyle że on tematyce My Little Pony Przyjaźń to magia. I pierwsze dwa numery z Pinkie Pie i Księżniczką Celestią były wydane w takim właśnie wielkim wydaniu z gazetką i figurką, a następne były już tylko książeczka i figurka. I nie było żadnych innych dodatków. Potem jeszcze były te dodatki, na przykład gra planszowa i co ciekawe, w następnym numerze z Anną także będzie gra planszowa. Właśnie Elza, której dorobiłam strój z okazji Święta Dzień Czczynienia, które miała, i ktoś oglądała, jeśli nie, to które będzie miała na Święcie Dzień Czczynienia. No właśnie, jest Anna jest na swoich końcowych strojach. Potem jest Olaf, Anna, której też dorysowałam taki strój ze Święta Dzień Czczynienia. I teraz przechodzimy do gazetki. Tutaj widać Elzę, figurkę oraz Anny i Olafa. Nie wiem, czy oni są do wycięcia, tylko symbolizują osoby najbliższe Elzie. A jest reklama, a jest przywitanie, znowu spoiler leaks. Już teraz cała gazetka będzie przerobiona. I tutaj jest trochę słów o Elzie, takie podstawowe fakty.
to jest właśnie taki królewski test, kogo przypominasz. I mi oczywiście wyszło za Annę, ponieważ zawsze od kiedy wyszła z Kraina Lodu, to utożsamiałam się z Anną, a nie z Elną. A właśnie nazywam Kubą, to mogę przedstawić tutaj i nazywam za młodą Iduna, czyli mamy Anny Jelzy, zajączka, Castle Cake i to jest nawiązanie do tego spotu świątecznego z Krainą Lodu, gdzie oni robią sobie wigilię, tej sceny nie ma w filmie. Palmy i trąbki, tutaj nie narysowałam. Bo to jest pierwsza część, która jest, bo to będzie powieść odcinka, podejrzewam, że w pierwszych czterech numerach będzie Kraina Lodu, a następnej, a w czterech ostatnich Kraina Lodu 2, a między tym będą jakieś krótkie opowiadania typu Gorączka Lodu, Przygoda Olafa, albo na przykład Idealny Dzień Olafa, Pożegnanie Zimy. Nie, Święto Końca Zimy to się nazywa. I tutaj mamy charakterystyczne dla tej książkowej adaptacji błędy. Tak ta scena nie wyglądała. Anna nie miała półprzymkniętych oczu i nie drżała zimna, tylko po prostu była nieprzytomna, sobie spała. A poza tym, od kiedy król Agnar, który jest rudy, ma ciemnobrązowe włosy? To Iduna chyba ma ciemnobrązowe włosy. A i pokonywałam siostry w strojach taki typu toddler, czy jak są małe, w strojach z drugiej części. A dlaczego oni tutaj... A dlaczego król i królowa Arendel mają tutaj dwóch kieków? Kiek to jest jakby co? Koń Anny, on został wymieniony w książce Serce z lodu. Autorstwa Elizabeth Rudnick. I tutaj właśnie Elza nie była przerażona, tylko spokojnie, nie miała otwartej buzi, tylko po prostu spokojnie mówiła, ukrywaj, nie przeżywaj, niech nie wie nikt. No i w tej scenie się zgadzam, ale tutaj sobie wymyślam taki alternatywny uniwersum Frozen and Twist in Time, gdzie Anna i Elza spotykają swoje wersje. I tutaj ta scena jest inspirowana takimi smutnymi obrazkami, na przykład, gdzie mała Elza siedzi, a dorosła Elza ją przytula. Tutaj właśnie dorysowałam Elzie głowę z gorączki lodu i bałwanki. Ona jest najlepsza, ponieważ przerobiłam naklejki na faktyczne rysunki. I jest nasz kochany Olaf. Jest czas na zabawę. Ile razy uda ci się wypatrzeć imię Elza, Olafy. Ciepło, zimno, czyli trzeba dopowiedzieć, że te przedmioty są do zimy, jak te do lata. Zniszczony pejzaż, o nie! Mrożący czar Elzy przy przypadek uszkodził ten cenny obraz. No więc zamek Arendel. To jest właśnie niespodzianka Elzy i tutaj jest błąd. Ponieważ ta opowiedzenie nazywa się niespodzianka Elzy, tylko święto końca zimy. My właśnie narysowałam alternatywne uniwersum, co by było, gdyby Elza wydostała się z pokoju, ona mówi oh no, my powers are still dangerous, czyli o nie, moje moce są dalej niebezpieczne. Potem przerobiłam Annę na ten posąg królowej Idury, co jest na końcu drugiej części, Anna go postawiła. Tutaj są ciekawostki o płatkach śniegu i tutaj zrobiłam I'm free! Anny tutaj dorysowałam Przygody Olafa. Prawdopodobnie fałsz? Elza nie chciała się bawić z Anną, bo jej nie lubi. Oczywiście, że fałsz. Chciałam powiedzieć Hans. Jeju. To jest właśnie Anna. Nieśmieszne suchary razem z familiady. Nie, akurat one nie śmieszą. Ale to ma sens. Dlaczego bałwan ma nos marchewki? Żeby nie dostał kataru. No, bardzo śmieszne, śmieszne. Wszystkie te rozwiązanie. I tutaj jesteś jak Anna, oczywiście. To jest kolekcja marzeń. Sorry, ale ja część programu, czyli
Czyli co sądzę o figurkach, które zostały dodane do kolekcji? Czy dodawanie ich ma sens, czy nie? I czy one w ogóle są ładne? I tutaj właśnie będzie figurka Anny, która wyjdzie dzień przed Mikołajem. I to będzie figurka Anny. No cóż, nie jest tak ozdobiona jak Elza, ale no przynajmniej ma inną mimikę twarzy niż inne figurki. Co ciekawe, figurka Anny z koronacji ma taką dokładnie samą. Wygląda jak wszystkie inne i bardziej przypomina chińską podróbkę, tak z daleka. Ale musimy poczekać do 30 stycznia i się dowiemy, czy to prawda. Co sądzę? O razie już się wypowiedziała Anna. Anna w zimowym stroju jest przepięknie wykonana. Szczególnie ta jej buzia jest super. Elza. Elza z koronacji, także piękna. Widać, że tylko przy figurkach Elzy wrócili do malowania peleryn. Dalej jest Olaf, nawet razem z nimi kupię Sven. Sven jest ładny. Anna z koronacji. A cóż, wygląda jak chińska podróbka. Wykonana niestarannie, tak samo jak Krzysztof. To jest mała Anna. Te jej oczy mnie przerażają. Są przerażające. Żeby obraz był ładny, żeby wyglądała tak, jak wygląda mała Elza. I co tu na jasnej ciasnej robi puszek? Czy myślicie, że dzieci by chciały kupować z takim strasznym puszkiem gazetkę? Wydaje mi się, że nie. I też sobie nie kupię. Już lepiej, gdyby dodali malutkie bałwanki. Gdyby dodali na przykład 3 bałwanki na jednej podejście, tak jak to było w tym. Jeszcze była jedna kolekcja, którą zbierałam w dzieciństwie, mianowicie Epoka Lodowcowa, kolekcja figurek z okazji premiery trzeciej części w 2009 roku. Zbierałam to, jak byłam mała. Puszek. I dalej jest taka pomyłka, ponieważ te 8 i 9 wyglądają jak zwykłe figurki, tak? A te to są modele graficzne, czyli takie clip arty z internetu. Jest to napisane. Postacie numer 8 i 9 są modelami graficznymi. Czy na przykład to wygląda jak to? Nie, to są żywe figurki, a więc tu nie powinni tego zaliczać. Co ciekawe, puszka jakoś to nie zniknęło, ten dziwny zabieg. Tak, i tutaj się zaczynają moje ulubione figurki, czyli z Krainy 2, Anna i Elza w tych strojach. No, bardzo fajne. Ale jeszcze jedna uwaga. Dzięki wydawcy, że nie dodaliście tu Hansa. Ale puszka to jakoś już odpuściliście. Dobrze, że Hansa tu nie daliście. Ona Jelza. I tutaj są moje ulubione faworytki, na które będę musiała poczekać do 7 i 21 maja. Czyli Anna Jelza w strojach ze Święta Dziękczynienia. Jestem zachwycona tymi strojami. Olaf. Olaf siedząc na książkach. I tutaj, czy ten zabieg ma sens? Dodawanie króla Gnara i królowej Iduny, postaci, które w ogóle nic nie wnosiły do fabuły drugiej części. A w drugiej części nawet nie okazuje się, że żyją, tak jak przeczuwali fani, między innymi Rabo, więc po co ich dodawać, takie postacie poboczne? Na przykład jedno dziecko może, mamo, mamo, patrz, to ci rodzice, co zginęli. A mama, o Boże. Moje dziecko ma kupować takie figurki, bo nie musi na siebie kojarzyć. Tutaj jest Elza w takim stroju. W takim stroju wodnym. Koni Nok. Nok to będzie wodny koń, którego Elza będzie musiała oswoić. I Matias. Czyli po prostu czego mi brakuje w tej kolekcji. Brakuje mi na przykład, ciekawi mnie, jakby wyglądały nowe postacie, czyli Jelana, Jelena, Hani Meren, Hania Maja i Ryder, czyli Harman? On się tak chyba nazywa. Bo wiecie, Hania Maja i Harman, haha, żeby się składało.
żeby się rymowało. I całe szczęście, że nie dodali tu Hansa. A więc papatki Elza Warzyna. Mam tę moc. Następny odcinek.